And Mr. Bond. James Bond. Czy oglądając Agenta 007 nie mieliście kiedyś wrażenia, że w pełnych napięcia momentach działa jak maszyna? Zupełnie jak robot, którego zaprogramowano do działania w sytuacjach, które normalnego, szarego człowieka wprawiłyby w jakąś chorobę psychiczną lub po prostu w śmierć? Bo ja już od początku mojej przygody z Jamesem Bondem zacząłem się zastanawiać, jak on to robi, gdzie są jego emocje. Przecież 007 po pełnej napięcia akcji, oczywiście zakończony jakimś spektakularnym wybuchem, poprawia krawat i idzie dalej. Tak, ten odcinek będzie w pełni poświęcony agentowi Jej Królewskiej Mości. Zapraszam. Na studiach pojąłem, że najbardziej znany na świecie agent może być psychopatą. Przecież posiada cały zestaw cech, które są dla psychopaty jak garnitur dla maklera giełdowego. Po pierwsze, nieustraszoność. Wielokrotnie podziwiając jego zmagania, były sytuacje, w których działał instynktownie albo miał przemyślany plan. Zwykły człowiek nie dałby rady z powodu nadmiaru emocji lub poczucia beznadziejności sytuacji. Nie w tym przypadku. Nasz bohater w momencie maksymalnego napięcia porusza się z gracją, jakby został stworzony do takich właśnie wydarzeń. Co więcej, podejmowane przez niego decyzje są w każdym przypadku trafne i choć ociera się o śmierć, praktycznie za każdym razem, to ofiarą padają jego nemezis. Przykładów jest mnóstwo. Wystarczy włączyć sobie odcinek pod tytułem Jutro nie umiera nigdy, gdzie Bond ucieka na ślizgaczu przed śmiercionośnym promieniem gorącej energii i udaje mu się, a przeprowadzony odwet kończy się śmiercią oponenta. Czyli nieustraszoność, impulsywność możemy odhaczyć. Dalej, jego poczucie własnej wartości, które jest wystrzelone niemalże w stratosferę oraz łatwość wysławiania się i urok osobisty, które są atrybutami pozwalającymi mu odnaleźć się praktycznie w każdej sytuacji. Może znaleźć się w kasynie, gdzie otaczają go groźni gangsterzy i poruszać się niemalże niezauważenie lub nawiązać nowe znajomości, niekoniecznie z osobnikami tej samej płci. Tak, dobrze myślicie. Wielokrotne zmienianie partnerek. Bond wzbudza zainteresowanie kobiet, no nie łudźmy się. 007 jest ekstrawertyczny i lubi próbować nowych rzeczy, w tym oczywiście kobiet. Przecież nie ma odcinka, w którym Bond nie prowadziłby jakiejś kokieteryjnej rozgrywki z oszałamiająco piękną kobietą, która w innych mężczyznach wzbudza onieśmielenie. Nie w tym przypadku. To kolejne cechy charakteryzujące psychopatów. No i oczywiście wieczna potrzeba stymulacji. Od jazdy super szybkim Aston Martinem po niebezpieczny lot odrzutowcem, mając na swoim ogonie dwa samoloty nieprzyjaciela. Te przykłady oczywiście można mnożyć, bo seria o Jamesie Bondzie ma być naszpikowana właśnie takimi sytuacjami, a główny bohater musi się z tym uporać. Zazwyczaj robi to całkiem zręcznie. Mi osobiście bardzo się to podoba, ale wróćmy do dalszych rozważań. Kolejna cecha to skłonność do oszustwa i manipulacji. Czy mi się zdaje, czy Bond oczywiście, dla dobra sprawy, nie oszukał kilkakrotnie M? Choć ta dała mu zakaz lub wskazała inne rozwiązanie, to 007 wiedział lepiej, a konsekwencje czy działanie niezgodnie z prawem to nie argumenty, które mogą działać na wyobraźnię tego właśnie agenta. No właśnie, bo bym zapomniał dodać, coś co psychopaci potrafią robić bez mrugnięcia okiem, ale oczywiście nie wszyscy, to brutalne zabijanie. Bond dysponuje jeszcze jednym ciekawym asem w rękawie. Ów numer 00 to jego licencja na zabijanie. I trzeba przyznać, że James nie stroni od tego typu zachowań, choć jak jest to przedstawione w filmie, pozbywa się tylko ciemnych charakterów, żeby nie było wątpliwości, po której stronie stoi. I choć ostateczna diagnoza powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę, to podane przeze mnie cechy nierozłącznie wiążą się z agentem 007. I trudno wyobrazić sobie Bonda bez pewności siebie, impulsywności, narcyzmu czy wielu kontaktów z piękną płcią. Żeby nie było wątpliwości, bardzo lubię przygody brytyjskiego agenta MI6 i z niecierpliwością czekam na kolejne filmy z Bondem w roli głównej. Po prostu ciekawość badawcza nie dała mi spokoju. Zachęcam do komentarzy. Jeśli chcecie, możecie podzielić się swoimi opiniami o tym, który film jest dla Was najlepszy, najlepiej wspominany. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!